Także osiedle Saska Kępa, jak Państwo widzą, wszędzie wszystko widać, się odbija. Szkoła na Saskiej, a my jedziemy też, proszę Państwa, z Jubilerskiej, z Oszą. Tutaj mamy trasę łazienkowską i wzdłuż, jak pojedziemy, to wszyscy tutaj kaszlą, chrumczą, breszą. Dlaczego? Dlatego, że no już teraz wychodzą świadkowie Jehowy, święci, w dniach ostatnich ze stadionu na Legii, ale wszystkim innym jakby się to nie podoba. I rzeczywiście słusznie Biblia mówi, że na zewnątrz są psy i wilki. I wtedy, kiedy świadkowie Jehowy już rozjeżdżają się do domu, no to przeciwnicy okazują niezadowolenie. Oczywiście sporo jest przyjaciół, ale wiecie Państwo, co słudzy Jehowy na stadionie, to nie słudzy diabła, których jest większość, prawda? Wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują, prawdę z Pisma Świętego, bo nikt tej prawdy z Pisma Świętego nie chce poznać, nikt Pismem Świętym się nie interesuje. Pismo Święte w Warszawie, choćby w centrum, to znaczące w śmietniku, na bruku, na asfalcie, na ziemi, na glebie, na chodniku, na ulicy, na drzewie, na krzaku. No i tutaj wzdłuż, proszę Państwa, trasy łazienkowskiej widać te takie złe wibracje, ponieważ świadkowie Jehowy nie mieszkają tutaj, proszę Państwa, w Warszawie, a dojeżdżają tylko z Anglo-Ameryki, Białystok, aby postać na przystankach, a to tu, a to tam, aby głosić. No to oni chcą prześladować i prześladują, też wydając różnego rodzaju dźwięki. Dźwiękami prześladują, zgrzytają zębami jak na Jezusa, uprawiają rechodupstwo też moherowi. Także tutaj można pojechać, jak ta zielona tablica pokazuje, do Anglo-Ameryki, Białystok, no ale nie tym 520, tylko proszę Państwa, to jest 185 km stąd. Potem Sokółka, potem Suwałki, potem na Augustów tam jeszcze przed Suwałkami. Piękny ten Augustów i piękne te jeziora. Przyznam się szczerze, że teraz jak wygnałam te von Lipski na Park Skaryszewski, to tylko woda i powietrze takie z stójek, z choineczek na Park Skaryszewski tutaj w Warszawie pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą, jak tu jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, to zawiera te elementy, mikroelementy, albo do Parku Łazienkowskiego zapraszamy.